Jest sobota, minęła 14.00, jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo serdecznie. W spiskowych teoriach wersja pytania i odpowiedzi. Sorry, jeśli dochodzą Was jakieś odgłosy z za okna, ale jest pioruńsko, wręcz gorąco i nie jestem w stanie nagrywać przy. Zamkniętym oknie, bo, drodzy Państwo, no, leje się niesamowicie z człowieka, zwłaszcza, że tutaj koło mnie z prawej strony stoi piec, zwany nowoczesnym pecetem Blaszakiem, który ma super wydajną kartę graficzną, która no, jest, powiedziałbym tak, przystosowana na. Problemy z opałem i gorąco tutaj u mnie w pokoju jak cholera. No ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś tych odgłosów z ulicy za dużo nie będzie. Ważne, że wszystkie pytania, które tutaj będą poruszane, a w zasadzie na które będziemy odpowiadać, pochodzą od Was. Wy wstawiliście je do otwartej ankiety na naszej grupie facebookowej i Wy też swoimi głosami zdecydowaliście o kolejności, w jakiej odpowiadał będę. Ja niestety musiałem część tych pytań usunąć, z czego Powodu bardzo ubolewam, bo to, że musiałem usunąć jakieś pytania, generalnie z dwóch powodów wynika. Pierwszy to taki, że no niestety regulamin YouTube'a jest jaki jest i niestety poruszanie niektórych tematów jest kategorycznie zakazane, i nawet przeczytanie niektórych pytań łamie regulamin i mógłbym stracić. Cały kanał za to. Um, jesteśmy na takiej platformie, na jakiej jesteśmy, nadaje bardzo duże możliwości, między innymi bardzo duże zasięgi, swobodę, jeśli chodzi o czas, w jaki można wrzucać film, a nie na przykład ograniczenie do 60 sekund. No ale regulamin jest jaki jest. Nie ma drugiej platformy, która daje jednocześnie bardzo duże zasięgi i całkowicie um, możliwość um, nieograniczonej w czasie. Wypowiedzi. No, także, drodzy Państwo, no dopóki nie powstanie jakaś realna alternatywa dla YouTube'a, będziemy tutaj. Drugi powód, dla którego były usuwane materiały, to kompletne niezrozumienie tejże właśnie serii czyli serii rozrywkowej, której głównym założeniem jest to, że ja przytaczam różne teorie, które są. Umieszczane w internecie, w jakichś tam czasopismach, różnych rzeczach i poddaję jej analizie logicznej. Ja nigdy nie potwierdzam, czy w jakąś teorię wierzę, czy w jakąś teorię nie wierzę. Co najwyżej wykazuje w sposób logiczny, że ona jest po prostu głupia i się kategorycznie nie, nie trzyma kupy. Dlatego też, wszystkie pytania, które sprowadzają się do potwierdzenia lub zaprzeczenia jakiejś teorii na zasadzie ja uważam, że jest prawdą czy jest nieprawdą, no muszą, drodzy państwo, albo wylecieć z tej, z tej listy, albo też, no niestety przeczytam jej i powiem, że sorry, nie odpowiem, a co jakiś czas. Czytam i mówię, że nie odpowiem, bo to, żebyście zwrócili uwagę, że takie pytania są po prostu bez sensu i nie należy ich wstawiać, a już na pewno nie należy na nie głosować. I tu pojawia się pytanie numer jeden od pana Grześka. Czy projekt Bitcoin jest w rzeczywistości wykonaniem mocy obliczeniowej do nauki sztucznej inteligencji? Czyli o co pan Grzesiek pyta? Pan Grzesiek pyta, czy spiskowa teoria o tym, że projekt Bitcoin jest w rzeczywistości czy projektem, który ma na celu wykorzystanie mocy obliczeniowej ludzkich komputerów do nauki sztucznej inteligencji jest prawdą czy fałszem? No, nie mogę na takie pytanie odpowiedzieć. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że to pytanie jest na szczycie, no bo to właśnie wynika. Z niezrozumienia, a bardzo szkoda, że to pytanie nie zostało inaczej zadane, bo bardzo chciałbym Wam popowiadać, że rzeczywiście, drodzy Państwo, istnieją bardzo ciekawe teorie dotyczące Bitcoina i wielu innych kryptowalut. One są bardzo ciekawe i z dużą dozą prawdopodobieństwa niektóre niedługo trafią do serii Top 10, które okazały się. Prawdą, gdyż jest ich takie zatrzęsienie, że ze statystyki wynika, że któreś muszą okazać się prawdą. Szczególnie ciekawe, wydają się właśnie dwie. Pierwsza mówi, że kryptowaluty mają przygotować ludzi men mentalnie na tak zwane waluty cyfrowe. Kryptowaluty ludziom kojarzą się dobrze, kryptowaluty ludziom kojarzą się z mm, z wolnością, z niezależnością, z czymś naprawdę fajnym i zdecentralizowanym. I ludzie nie rozróżniają kryptowalut od cyfrowych walut banków centralnych, które są zaprzeczeniem kryptowalut. Cyfrowe, banki, cyfrowe waluty banków centralnych są scentralizowane, są zaprzeczeniem wolności, są narzędziem zamordyzmu. Czyli, drodzy Państwo, są no, jak i Szatan. Niemniej jednak, ponieważ i Bóg, i Szatan są osobami nadprzyrodzonymi, to dla ateisty będą istotami, które wrzuca się do jednego worka. Tak samo tutaj, dla ludzi, którzy nie mają do czynienia z nazwijmy to tokenami cyfrowymi, kryptowaluty i cyfrowe waluty banków centralnych będą tym samym, będą czymś analogicznym, czymś dobrze się kojarzącym. I w związku z tym na pewno dzięki kryptowalutom będzie dużo łatwiej, Przekonać ludzi, że cyfrowe waluty banków centralnych są czymś całkowicie dobrym, są spoko, należy je wprowadzić, a każdy, kto się im sprzeciwia, to szur, płaskoziemca, foliarz, czy co tam jeszcze. To jest pierwsza teoria. Druga teoria z takich najbardziej popularnych i przerażających właśnie mówi na temat tego, do czego jest wykorzystywana moc obliczeniowa, którą Dostarczają, nazwijmy to koparki kryptowalut. I tutaj nie chodzi wyłącznie o Bitcoina, ale chodzi o przeróżne inne coiny. Tych coinów jest takie zatrzęsienie, że dla człowieka, który w tym bardzo głęboko nie siedzi, to ich jest no, niewyobrażalna liczba, tak? Zresztą niektóre coiny wzięły się jako żart, bodajże Dogecoin miał być żartem, a w tej chwili jest jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Tam jest cała masa różnych, przeróżnych coinów. Są nawet takie coiny osobiste. Swego czasu przecież nawet youtuberzy wy wypuszczali swoje kryptowaluty, tokeny. No, tego, drodzy państwo, było naprawdę masa. I tutaj ta, i tutaj, um, ta moc obliczeniowa do czegoś jest wykorzystywana. No, i oczywiste jest, że powstają różne teorie, do czego. Oficjalnie wiadomo dlaczego. Natomiast no, są teorie, że właśnie na przykład do opracowywania jakichś leków, do y, uczenia sztucznej inteligencji, że w ogóle na tym jest, jakby by na zdecentralizowanej macierzy obliczeniowej, która tak powstaje, jest w ogóle postawiona jakaś sztuczna inteligencja. Są teorie, że sztuczna inteligencja w ogóle za tym stoi. I stworzyła te kryptowaluty po to, żeby nakłonić ludzi do dostarczania jej hardware'u, na którym może się rozwijać, i tak dalej, i tak dalej. I tych teorii jest naprawdę bardzo, drodzy państwo, dużo. I one są ciekawe i chętnie je drodzy państwo, w ogóle omówię w oddzielnym odcinku. Natomiast czy one są prawdą, czy one są nieprawdą, dopóki nie będzie niezbitego dowodu, że są prawdą, lub też dopóki nie da się w sposób jednoznaczny wykazać, że się kupy nie trzymają i są nieprawdą, to ja wam, drodzy, nie powiem. Bo najważniejszą zasadą tejże serii jest to, że ja nie ujawniam, czy w jakąś teorię wierzę, czy w nie wierzę, bo to jest seria rozrywkowa, natomiast wydaje mi się, że autor tego pytania, jak i osoby zainteresowane tematem, powinny być usatysfakcjonowane Tą odpowiedzią, na co bardzo, bardzo mocno liczę. Pan Miłosz, jeśli są podejrzenia, że Putin to dubler Putina, to dlaczego wywiady innych krajów nie użyją technologii skanowania twarzy? To jest bardzo dobre pytanie, tylko moim zdaniem ono powinno trafić do niedzielnego QA, do tego klasycznego, bo to nie są, drodzy Państwo, już spiskowe teorie ale odpowiem na to, bo ktoś może na przykład nie być na bieżąco z informacjami i rzeczywiście się, drodzy państwo, miesiąc temu to, że Putin to nie Putin, że Putin został podmieniony na sobowtóra i że tak naprawdę na Kremlu to rządzą elity z tylnego siedzenia za pośrednictwem albo klona, albo sobowtóra Putina, albo też Jednego wielkiego deepfake'a. No to jeszcze niedawno to były spiskowe teorie, a teraz to już są oficjalne hipotezy, które bardzo często jako fakty przedstawiane są w niektórych mainstreamowych, mainstreamowych mediach, mediach. Na przykład w taki sposób, że jakiś wysoko postawiony szpieg się wypowiedział, lub coś w, tym, coś w, ten, coś w ten deseń. Natomiast drodzy Państwo, no dlaczego? Nie wiem dlaczego to trzeba by te służby zapytać, natomiast mi się wydaje, że służby doskonale wiedzą, czy Putin to Putin, czy Putin to nie Putin. Bo rzeczywiście, dzięki technologii skanowania, twarzy, a także wielu innych technologii, można jednoznacznie stwierdzić, czy ta osoba jest tą osobą, czy jest podszywką. Można rozpoznać bardzo subtelne mm, różnice między człowiekiem a innym człowiekiem, który jest sobowtórem tego pierwszego, nawet jeśli przeszedł bardzo poważne mm, operacje plastyczne. E, można to rozpoznać po twarzy. Pewnych rzeczy nie zmienimy, jak na przykład rozstawu, rozstawu oczu. Nie damy rady chirurgicznie zmienić. E, interwencje chirurgiczne zawsze zostawiają ślad. E, do tego jeszcze nawet jeśli ludzie są identyczni genetycznie, nawet bliźniaki jednojejowe mają pewne, takie powiedziałbym naleciałości, nawet jeśli twarz jest identyczna, nawet jeśli one się, czy oni się razem wychowywali, no po prostu na pierwszy rzut oka wyglądają jak, jak po prostu kserokopie jedna drugiego, to i tak mają pewne naleciałości i po pewnych za zachowaniach można ich Rozróżnić po tym, jak chodzą, jak siadają, w jaki sposób układają im się końciki ust, jak szybko im oczy lecą do góry, jak sobie coś przypominają, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo. I jestem przekonany, że przy dzisiejszej technologii służby bez problemu są w stanie udowodnić, czy Putin to Putin, czy Putin to nie Putin. I jestem przekonany, że już to sprawdzili, i oni wiedzą już na 100%. I teraz Dlaczego i teraz są możliwe dwie, 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 dwie opcje? Albo służby wiedzą, że Putin to Putin, albo służby wiedzą, że Putin to nie Putin. Najpierw weźmy opcję łatwiejszą. Służby wiedzą, że Putin to Putin, czyli że to jest, że to jest fake. Wiedzą, że puszczają fejka. i świadomie puszczają tego fejka. No więc dlaczego puszczają tego fajka? No, jeśli podkreślę, jeśli to jest fake. No puszczają go dlatego, że w sposób oczywisty to podkopuje władzę Putina. Nawet jeśli nikt w to nie uwierzy, a uwierzcie mi, ktoś w to uwierzy. Ale nawet gdyby jeśli ktoś to nikt w to nie uwierzy, to zawsze z tyłu głowy ktoś to ma. I zawsze zapada w pamięć i zawsze potem i pewne zachowania będą różnie interpretowane. I taki urzędnik będzie miał z tyłu głowy, że kurczę, a może rzeczywiście to nie jest Putin, a może rzeczywiście rządzi ktoś inny. To jest bardzo poważne takie popychanie kraju w stronę destabilizacji, a w sposób oczywisty Zachód, przynajmniej większość, albo przynajmniej duża część Zachodu, jest w oczywisty sposób zainteresowana destabilizacją Rosji. To jest oczywiste. Teraz druga opcja, czyli oni wiedzą, że Putin to nie Putin. Dlaczego tego nie ujawniają? Ją ponad wszelką wątpliwość, nie pokazują dowodów, tylko takie robią przecieki. Pierwsze, przesuwanie okna Overtona. Czyli przesuwanie pewnej rzeczy, pewnego zjawiska, pewnej hipotezy z. Przedziału kompletnie niemożliwe, do przedziału całkiem możliwe do zaistnienia. Po co to się robi w przypadku faktu? Ano po, po to, żeby ten fakt nie został odrzucony. Ludzie mają coś takiego, że jeśli im powiesz prawdę, stuprocentową prawdę, która jest po prostu ich zdaniem niewiarygodna, trudna do uwierzenia, to ludzie ci to odrzucą. Powiedzą, że ściemniasz, że to nieprawda. Drodzy Państwo, ile jest vlogów na kanale wideo-prezentacji, gdzie ja mówię stuprocentową prawdę, podpierając się jeszcze źródłami i to na przykład aktami prawnymi. Um, 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 akt, aktami prawnymi, na nawet skryny pokazuję na filmach. A i tak jeśli. Okazuje się, że rzeczywistość, która istnieje, jest dla człowieka nie do przyjęcia, jest dla człowieka, no po prostu niewiarygodna, to zamiast człowiek przyjąć do wiadomości, że się mylił, to co pisze? Nie strasznie nie strasz, bo się zestrasz, nie kłam, taki owaki wyzywa i atakuje twórcę, prawda? Ale powiedział stuprocentową prawdę. Proszę Państwa, jak pierwszy raz, wiele lat temu. Pokazałem, że w Polsce obowiązuje prawo, na mocy którego można legalnie zabrać ludziom ich oszczędności skąd czyli, że nasze pieniądze w banku nie są bezpieczne. To ludzie pisali, że ja kłamiesz, że ja gówno się znam, wiecie. I yy, komentarz typu kłamiesz. I nagle ten komentarz ma pełno lajków, i wiesz, ty mówisz, ty pokazujesz akty prawne. mówi, że tu była dyrekturwa unijna, tu została przez PiS implementowana takim i taką ustawą. No, pokazuje wszystko. Jakiś koleś w komentarzu, jakiś no-name napisze ci jedno słowo, kłamiesz i ty masz udowadniać, że ty mówisz prawdę, a on tobie nieprawdę założył, zarzucił jako kłamstwo. I jak masz to zrobić? mu ustawę. Tak działa ludzki mózg. Im człowiek jest bardziej prostacki, im mniej wie, tym większe ma takie, bym powiedział, powinowactwo do nie zastanawiania się nad tym, co słyszę, tylko do odrzucania tego. I teraz, drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że służby chcą ujawnić, że Putin to nie Putin. Po co mieliby to ujawnić? No, po to, żeby wprowadzić tam nie jeszcze większego i gorszego zakapiora, jakim jest Putin, tylko żeby wprowadzić tam pewnie swojego człowieka. Więc musieliby. To tak zrobić, że usuną nie tylko Putina, ale również ewentualnie tych wszystkich ludzi, którzy przy pomocy sobowtóra Putina byli takim zbiorowym Putinem i rządzili krajem, prawda? Do tego jest potrzebne powiedzenie ludziom w sposób wiarygodny, i to Rosjanom, że Putin to nie Putin i że byli przez całe miesiące, być może lata, oszukiwani. Przez jakiś ludzi, którzy się na tym bogacili. Biorąc pod uwagę, pod jak niesamowitą presją medialną żyją Rosjanie. Mówię tutaj o, ze strony rosyjskich mediów. Mówiąc krótko, jak sobie obejrzycie rosyjską telewizję i, zobacz, i posłuchacie sobie, jakich głupot Rosjanie słuchają, jakich im po prostu kretynizmy kładą do głowy, no to drodzy Państwo, musicie zdać sobie sprawę, jak będzie wielki poziom takiego odrzucenia. Informacji, że Putin to nie Putin, i tak dalej, tak dalej. Więc to trzeba stopniować drobnymi kroczkami, drobnymi kroczkami, żeby ludzie w ogóle mieli szansę w to uwierzyć. To jest ta rzecz. Druga, kolejna rzecz, drodzy Państwo. Kolejna, kolejna rzecz jakby do tego, do tego się odnosi, że paradoksalnie Putin, choć oczywiście jest wielkim zbrodniarzem, ja całkowicie potępiam to, co on robi, to w pewnym krajom na Zachodzie się ewidentnie przysłużył. prawda? Na przykład nawet są takie śmieszki, heheszki, że a co by, gdyby się okazało, że Putin jest na przykład agentem Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie. Tylu prezydentów przez tyle lat starało się osiągnąć pewne cele, mówię tu o prezydentach Stanów Zjednoczonych, i nikt się nie udawało, a Putin to osiągnął w kilkanaście dni czy kilka tygodni. Proszę bardzo. Nagle kraje NATO zaczęły się zbroić jak cholera. To jest coś, o co Amerykanie wręcz zabiegali, że ma być wydawane co najmniej 2% PKB i najlepiej, żeby to kupować u Amerykanów za to uzbrojenie, prawda? 2% PKB na całą armię, i żeby. Ku... Nie. I było nie, nie ma sensu. Teraz nagle, drodzy Państwo, Bach, zakupy jak cholera. Amerykańska gospodarka się cieszy, bo dostaną kupę Forsy. Dalej, drodzy Państwo, od dawna NATO nie bardzo mogło się rozszerzyć. Teraz dwa kraje chcą wstąpić do NATO. Turcja blokuje, ale moim zdaniem tego nie zablokuje. Moim zdaniem Erdogan tylko go gra, tylko udaje, że chce zablokować. Bo chce moim zdaniem jakieś wsparcie gospodarcze dla swojego kraju. Oni mają taką inflację, że PiS musiałby jeszcze z rok stymulować inflację w Polsce, żebyśmy taką mieli. Oni nam mają powyżej 70% inflacji rok do roku. To, to mówię, no to jeszcze rok PISOzy, ostrego rozdawnictwa, i tak dalej, żebyśmy my się zbliżyli do tego poziomu. No to pokazuje, w jak fatalnej sytuacji jest turecka gospodarka, prawda? To, 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 to jest naprawdę niedobre. I. Um, i, i oni coś tam. Tak, także na to się rozszerza, prawda? Dalej, drodzy państwo, nagle udało się namówić Japonię, żeby de facto weszła w stan podwyższonego napięcia yy, z Rosją. Japonia wprost o, powiedziała, że Rosja okupuje ich wyspy, czyli ich terytorium, czyli czy to jest drodzy państwo, do preludium do wojny i tak dalej i tak dalej. Do tego jeszcze, w wyniku sankcji, um, rosyjska ropa nie może się pojawiać na wielu rynkach. Rosyjski gaz nie może się pojawiać na wielu rynkach. To jest niesamowita wręcz okazja dla amerykańskiego biznesu, bo tam, gdzie nie ma, nie ma gazu i ropy z, z, z Rosji, pojawia się amerykański, czyli oni na tym zarabiają pieniądze. Dalekie. No i zobaczcie, drodzy państwo. Amerykanie do Putin nie działa. Znaczy inaczej. Putin tak robi różne rzeczy, które oczywiście są okropne, ale które w zupełnym przypadkiem działają niesamowicie na, na, na korzyść Stanów Zjednoczonych. A co jeśli jest tak, że co najmniej to jest najmniej spiskowe, co teraz powiem. A co jeśli Amerykanie doszli do wniosku teraz podobnie, tak jak 43 1943 albo 1944, gdzie były bardzo zaawansowane przygotowania do zamachu na Hitlera, ale stwierdzono, że lepiej nie, bo on bardziej szkodzi Niemcom niż to, jakby go odstrzelono. A co jeśli, na przykład, yy, Amerykanie doszli do wniosku, że ktokolwiek rządzi Rosją, rządzi tak, że lepiej tego nie ruszać, bo sam sobie bardziej szkodzi. Drodzy Państwo, no właśnie. Lecimy z kolejnym pytaniem. Czy spiskowe teorie mówią coś, że za obecnym chaosem na świecie może stać sztuczna inteligencja? Pan Miłosz pyta. Panie Miłoszu, tak, jest cała masa różnych tego typu teorii. Mówią one. Mi... I to począwszy od takich naprawdę hardkorowych, czyli że sztuczna inteligencja, rzekomo się wyrwała już spod kontroli, i że ona w tym momencie robi różne akcje, machinacje, po to, żeby się zrealizował tak zwany judgment Day, to jest słowo od słowo od tego, od, znaczy określenie jeszcze z terminatora dwójki czyli że po prostu chce zniszczyć ludzkość, aż po takie całkiem mniej, mniej spiskowe, które mówią, że no już po prostu wielkie kraje mają sztuczne inteligencje i że też te sztuczne inteligencje um, co najmniej... Um, um, co najmniej, jakby to powiedzieć, no co najmniej biorą udział w, w tym w procesie decyzyjnym, zarządzaniu, inne tego typu rzeczy. I, 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 i tyle, le, le, i tyle. Kolejne, drodzy Państwo, pytanko. Czy są teorie o serii zagadkowych śmierci niewygodnych ludzi w Polsce? No, są i to od cholery. Od cholery. No, serdecznie na paniolu. No, jak mogłoby ich nie być? Skoro, jak by to powiedzieć. No, ich było tak. Tak pioruńsko dużo, że, że to nawet dla ludzi, którzy się nie interesują teoriami, było bardzo, bardzo dziwne. No Przypomnijmy sobie, ostatnich kilka miesięcy. Najpierw pan doktor albo profesor Hałat. Człowiek, który przez, przez czas zarazy postulował pewne rzeczy i mówił pewne rzeczy. I był wyzywany, że, że źle. Potem próbowano go niesamowicie obsobaczyć, próbowano zniszczyć mu wizerunek na bardzo podobnej zasadzie, jak koncerny, farmace koncerny tytoniowe działały kilkadziesiąt lat temu, gdy usiłowały sprzeciwiać się oczywistej prawdzie, że palenie papierosów powoduje raka. Tam też wtedy były takie Akcje, akcje ad persona, typu ktoś coś mówił merytorycznie, a w mediach go na przykład wtedy zaczynali atakować, że na przykład nie wiem, jakieś dziwne upodobanie osobiste. nie. I tutaj właśnie w tą stronę w tą stronę ne, ne, ne były na pana profesora, albo doktora, już nie pamiętam, no potem pan profesor i doktor, lub doktor no, odszedł z tego świata, nikt nie mówi. W jakich okolicznościach rodzina się zachowywała, tak jakby chciała, nie wiem, nie dopuścić do tego, żeby ludzie przyszli na pogrzeb, trochę tak jakby była zastraszona. Ach, i jeszcze wcześniej, dosłownie na kilkanaście dni przed zgonem, czy nawet kilka, no, występował ten pan Hałat w mediach i wzywał do tego, żeby rząd został rozliczony, w tym rozliczony karnie za błędy, jakie robił przez ostatnie dwa lata, a jeszcze wcześniej rząd bardzo mocno zmienił swoje podejście do tego, jak powinno się postępować z zarazą i tak wyszło, że rząd, oczywiście nie przyznając kompletnie racji panu chyba profesorowi, zaczął robić to, co pan profesor wcześniej postulował. Czyli pan profesor na przykład postulował, trzeba robić ABCD. No i było krzyczenie, ten, kto mówi, że trzeba robić ABCD, ten że płaskoziemca i tak dalej. Potem wychodzi pan niedzielski mówi, robimy ABCD. Pan profesor mówi, słuchajcie, no trzeba ludzi, trzeba ich rozliczyć za to. I potem pan profesor ginie w bardzo dziwnych okolicznościach. rodzina się bardzo dziwnie zachowuje. No, drodzy Państwo, jest taka jedna zasada. Skąd się biorą teorie? Teorie biorą się z tego, że dzieje się coś, co jest. dziwne, przerażające. Coś, co bardzo mocno ekscytuje ludzi i albo nie ma oficjalnej informacji, oficjalnego wyjaśnienia, albo ta oficjalna informacja lub wyjaśnienie jest pioruńsko niewiarygodne. Czyli powstaje pewna luka, pewna pustka, która jest wypełniana teoriami. Tak to, drodzy Państwo, działa. No to to, co się tutaj zdarzyło jest bardzo ciekawe, w tym niestety złym tego słowa znaczeniu i jest totalna pustka informacyjna, ale Totalna. Druga rzecz, i przecież w podobnym tym kontekście było więcej. Był przecież niedługo potem, jak była ta akcja z panem profesorem, pojawiła się sprawa prawnika. Pewnej organizacji, z którą, żeby było śmieszniej, pan profesor chyba też współpracował. To była organizacja, która wprost mówiła od kilku miesięcy, że chce wyciągnąć konsekwencje prawne od rządu za to, co robił przez, przez te ostatnie dwa lata. No i, no, i pan, no i ich prawnik? Nie żyje. To był chyba radca prawny, wyciągnięto go z rzeki. Sytuacja niesamowicie dziwna. Wyszedł bez telefonu, żeby się spotkać, bodajże, ze świadkiem, w nocy około 22.00, przez dłuższy czas był zaginiony, potem ciało wyłowiono z rzeki. Żadnych informacji, co się stało. Nie wiem, po co wyszedł, gdzie wyszedł, dlaczego wyszedł, wiecie. Radca prawny wychodzi w nocy z domu, nie bierze telefonu, bardzo dziwne: ciało wy, 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 wyłowiono z rzeki. Czy on do tej rzeki wpadł, czy ktoś go wrzucił, czy może już tam do rzeki znaleziono się tylko ciało, no zero wyjaśnień, wiecie. Okej, okay, to nie był prokurator, on był po drugiej stronie, radca prawny. Wny. Natomiast, no i tak. Policja, jeśli coś mu się stało, powin... oni się trochę znali, tak? Czy, je, czy bronisz przestępców, czy, czy tych przestępców atakujesz? Um, yes, no, czyli mówiąc krótko, czy jakby dbasz o to, żeby polic nadzorujesz policję jako prokurator, czy na przykład próbujesz z policji wyciągać przestępców z z spod. Um, pod y, pręgierza, no na przykład, nie wiem, udowadnia, że się mylili, o to chcę powiedzieć. No to, to to się trochę znacie, wiecie, to jest taki trochę mimo wszystko kolega z pracy, mimo że jesteście często po drugiej stronie, no wydawałoby się, że no, wezmą sobie za punkt honoru, jak najszybciej wyjaśnić tą sprawę i podać do publicznej wiadomości, chociażby po to, żeby nie było przeróżnych teorii. Nic z tego nie zrobiono, prawda? Ehm, no to już. Łącz, już są teorie. Zwłaszcza, że to, to, to się łączy jeszcze, z, i zwłaszcza, że takich, no, no i tego jest masa, tak? Tego jest masa. Um, I to się wpisuje idealnie, to właśnie seria zagadkowych śmierci niewygodnych ludzi z taką bardzo, bardzo starą teorią, przy czym to, ona jest tak na, pośredni, na pograniczu spiskowych teorii. Jeden ci powie, że to są jeszcze spiskowe teorie, a inni ci już powiedzą, że to jest całkowicie fakt. Tak zwana teoria o seryjnym samobójce. O co chodzi? Żeby to zrozumieć, musimy cofnąć jeszcze do PRL-u. W PRL-u, bezpieka mordowała ludzi niewygodnych dla władzy. Między innymi księdza Popiełuszkę. świętej pamięci i świętego bodajże, albo błogosławionego, już nie pamiętam, ale na pewno ale na pewno docenionego przez Kościół katolicki, panie świetnie nad niego duszą. No, i takich, i za PRL-u no bardzo wiele ludzi zostało po prostu zamordowanych przez służby, bo byli niewygodni. Za dużo widzieli, za dużo wiedzieli, za dużo mówili, albo mieli, no w jakiś sposób byli niewygodni, prawda? No i wtedy mówiło się, że zabójstwa dokonali nieznani sprawcy. Jak była taka morderstwo polityczne za PRL-u, to zawsze w dzienniku telewizyjnym mówili nieznani sprawcy, nieznani sprawcy. I wszyscy wiedzieli, że to są służby. Kto, kto się interesował, kto nie wierzył w propagandę partyjną ówczesnych mediów publicznych, no to wiedział, że to bezpieka. I stąd się wzięło takie powiedzenie, że uważaj, bo przyjdą nieznani sprawcy i ci zrobią krzywdę, prawda? Czyli że bezpieka to zrobi. I były takie też powiedzenia, że o, na mieście grasują nieznani sprawcy. Natomiast jak się zmienił ustrój, to się pojawiły serie. Bardzo dziwnych samobójstw. I o nich mamy dwa vlogi na kanale wideo Cie, jak nie zapomnę, to dam linki do opisu, ale wpiszcie sobie seryjny samobójca. Jeden, dwa. Powinno Wam wyskoczyć. Właśnie i nazwano ich seryjni, że grasują seryjni samobójcy. Nie, że jeden seryjny samobójca grasuje. Czyli sugestia, że po 89 tak samo w Polsce były polityczne morderstwa niewygodnych ludzi. Bo działy się rzeczy naprawdę dziwne. Ludzie, którzy w jakiś sposób byli powiązani przykład z katastrofą smoleńską, odchodzili w bardzo dziwnych okolicznościach. Andrzej Leper formalnie zrobił sobie sam krzywdę. Um, bardzo dziwna sytuacja. Przecież były, była sytuacja, gdzie ktoś tam w celi rzekomo zrobił sobie krzywdę, wieszając się poziomo na łóżku. Była słynna Sprawa morderstwa olewnika. To jest od tego, tego, tego olewnika. Tam w grę wchodziły bardzo poważne konszachty postperelowskie, takie można powiedzieć, z polskimi oligarchami. W Polsce oficjalnie nie ma oligarchów, ale chodzi o ludzi, którzy po. Po zmianie ustroju w Polsce na tych przekształceniach własnościowych zarobili masę kasy. I tak, jakby się uwłaszczyli, prawda? No i jest taka ciekawa teoria, że to oni robili tak za takich pewnych jakby słupów i że potem mieli się dzielić, niektórzy się nie chcieli dzielić. To no bardzo dziwne powiązania. No i są sobie pań, państwo, pan, państwo olewnikowie, których oczywiście o nic broń Boże, nikt nie, nie, nie posądza. No i jest pan Olewnik, który został porwany, któremu zrobiono straszne rzeczy, w końcu go zamordowano. I śledztwo, które i o tym jest w drugiej części seryjnego samobójca, albo pierwszym, i śledztwo, które w zasadzie na podstawie którego można by napisać książkę pod tytułem Jak nie spieprzyć śledztwa. Generalnie co dało się schrzanić, to tam było schrzanione, wyglądało to tak, że albo zabrano do tego śledztwa najgorszych możliwych ludzi. Jacy tylko istnieli w polskiej policji i prokuraturze, którzy w dodatku mieli najgorszy okres swojego życia i w dodatku niesamowitego pecha i, to, i jakieś fatum nad nimi ciążyło. Albo też być może nie chcieli tej sprawy rozwiązać. I w tej sprawie były między innymi takie sytuacje, że był sobie pewien areszt śledczy albo więzienia, ale wydaje mi się, że areszt śledczy, i w tym areszcie śledczym była pewna cela. I w tej celi był monitoring. Czyli non-stop cały czas tam patrzyli, czy, czy z więziem jest wszystko okej. Okay. I czy wy zdajecie sobie sprawę, że jak, jak pojawił się jakiś świadek, na przykład kruszony gangster, czy ktoś taki, kto chciał w tej sprawie zeznawać, to bardzo często trafiał do tego aresztu, do tej celi i mimo tego, że ona była cały czas monitorowana, to nagle, nagle dostawał tak strasznej depresji, że Targał się na własne życie, i akurat wtedy albo kamery nie nagrywały, albo coś. No i drodzy Państwo, jak w kontekście tego nagle dzieją się takie sytuacje, że e, odchodzą z tego świata w bardzo dziwnych okolicznościach, ludzie, którzy byli ewidentnie nie, niewygodni dla władzy, no to ludzie to podciągają pod tą starą te, teorię. E, I. I, I tyle, i to jest oczywiste, drodzy Państwo. Zwłaszcza, że no mówię, tego było wcześniej. Na przykład pan Adolf Kudliński, świętej pamięci, panie świeci nad jego duszą, gdzie się działy naprawdę bardzo dziwne rzeczy. Ja robiłem na ten temat vlogi. Tam pan Kudliński, no trochę za zadarł z władzą, że się tak wyrażę. Um, taką wydaje się, że bardzo lokalną. Tuż przed odejściem z tego świata nagrał vlog, na którym mówił, że został napadnięty przez policję. Wydaje się, że to raczej nie byli przebierańcy niż policjant, ale bardzo dziwnie to brzmiało. Potem był pożar domu, chyba nie tego, w którym on mieszkał, tylko takiego drugiego, który robił za składzik, coś takiego. No, bardzo dziwne rzeczy się tam działy. Ta dziennikarka, która topiła, tropiła afery pedofilskie. No, strasznie, strasznie dużo tego było. No i teorie są takie, że po prostu. Ci ludzie odeszli do Boga, bo byli niewygodni dokładnie tak, jak mówi, mówi to pytanie. Przecież ja oczywiście nie twierdzę, że tak było. Ja tylko odpowiadam na pytanie, czy są takie teorie. No, są. Pani Kate, czy możesz wymienić to pięć najbardziej przerażających teorii spieskowych, które okazały się prawdą. Pani Kate niedawno był na. Na kanale film top 10 najbardziej przerażających teorii, które okazały się prawdą, więc 10 to więcej niż 5. Serdecznie zachęcam panią, pani Kate, żeby pani przejrzała filmy, które są na kanale. Tak. Z kilka miesięcy do tyłu był taki film. Pan Paweł, jaka spiskowa teoria, o której się dowiedziałeś, okazała się dla ciebie tak przerażająca i mroczna, że nie zrobiłeś o niej materiału? Była jedna, ale to było trochę inaczej. To znaczy, ja zrobiłem o niej materiał, tylko nie do spiskowych teorii, tylko do komentatora, bo się w międzyczasie okazało, że to prawda jest. To było tak, że ja to nagrałem w Zielonej Poświecie i poszła do tak zwanego zapasu, bo ja tam. Staram się mieć jedną, dwie teorie na zapas, no bo to czasem, wiecie, człowiek na przykład zachoruje, albo ma jakiś wypadek, albo, nie wiem, prąd mu odłączą, albo YouTube się na przykład szczególnie mocno zacznie przyczepiać do, do filmików. No, różne rzeczy mogą się dziać, no a wiadomo, niedziela o 20 to świętość musi być teoria. W zasadzie chyba tylko raz na kanale wideo prezentacji nie było i wtedy groziło mi znowu, że ja odejdę z tego świata. I to wtedy naprawdę mnie, nieważne. E, także także drodzy Państwo, no, 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 no i miałem, no i potem się okazało, że to była prawda. To była teoria o tym, że, i to była taka bardzo głośna teoria, ona nawet posłużyła za kawę jednego z odcinków tej nowej serii Archiwum Mix. Bo Archiwum Mix miał tą oryginalną serię i ona była fantastyczna. I potem były takie, jakby dwa sezony, takie nowe, po, po wielu, wielu latach, i te dwa nowe sezony to już było zdecydowanie nie to. Powiedziałbym nawet, że to, że to bardzo fatalne było. I w jednym z tych odcinków była pokazana taka, jakby sekta, grupa, która przetaczała sobie krew, gdzie starsi ludzie przetaczali sobie krew młodych ludzi po to, żeby odzyskiwać siłę. Witalność kosztem tych młodych ludzi. No i była taka teoria, I, i teoria była dużo bardziej mroczna, jakby właśnie się opierała właśnie o to, że młodzi ludzie za kasę oddają tą krew i że dzięki temu ludzie, którzy są bogaci, przyjmując tą krew, de facto przyjmują, długo żyją, tak? No, i przedstawiłem to jako spiskową teorię. A potem, bodajże w Rzeczpospolitej, przeczytałem artykuł, że jest firma, która dokładnie takie usługi świadczy. Firma, bodajże izraelska, nazywała się Ambrozja. Ciekawe, nie? I dokładnie takie świadczyła usługi, że starszym ludziom, bogatym, za pieniądze przetaczano krew młodych ludzi. I że ci młodzi ludzie po tym się bardzo źle czuli, a ci starsi ludzie czuli się bardzo dobrze. No i musiałem nagrać to jeszcze raz. Tylko już nie jako teorię, tylko jako fakt, bo było to w mediach głównego nurtu przedstawione jako fakt. Przeraziło mnie to niesamowicie, drodzy państwo. E, zwłaszcza, że. No bo drodzy państwo, skoro takie rzeczy są faktem, i to na tyle mocnym faktem, że nikt się z tym nie kryje, nie? Ta spółka normalnie działa, wystawia paragody fiskalne i faktury VAT. Wiecie, Izrael to porządny kraj, tam nie ma, kurde, że się uchylasz od płacenia podatków, nie? No to, no to, to kurde, skoro to działa oficjalnie, reklamuje się, to jakie rzeczy dzieją się po cichu. Przerażające. Pani Kate, Bóg stworzył wszystko. To kto stworzył Boga? Co teorie mówią na ten temat? Um, a wie pani, że nie znam takiej teorii? Znaczy, według doktryny chrześcijańskiej, Bóg jest po prostu wieczny i istniał od zawsze. Po prostu Bóg był przed światem materialnym. Natomiast, bo rozumiem, że chodzi tu o Boga przez duże B, tak? Czyli tego Boga-Boga. Boga chrześcijaństwa, judaizmu yy, i islamu. No to tego Boga nie, nie, nie znam teorii, kto go stworzył. Że raczej że, że albo nikt na ten temat nie mówi, albo że, yy, albo, że, że był wiecznie, tak? Pan Wojciech. Czy autor swoim kanałem na YouTube pośrednio wpływa na politykę krajową Polski? <laughs> Dobre pytanie. To zależy, kogo spytasz i w jakim czasie. Bo na przykład, jeśli, jeśli spytasz polityka pewnej partii politycznej, która lubi sobie czasem po mnie pojeździć, to na przykład na ich forach znajdziesz bez problemu informacje o tym, że przeze mnie na przykład ktoś tam nie został posłem, bo głupi woźniak nie chce nas promować, obraził się, ma do nas pretensje, mści się za coś i przez niego na przykład tam, nie wiem, jakiś doradca podatkowy nie został posłem. Stajcie pan pełno takich wątków. Na, także i tutaj jest po prostu niesamowita wręcz sprawczość woźniaka. Woźniak to po prostu jakimś mega mocarzem politycznym jest. No ale na przykład jak woźniak powie, że słuchajcie, drodzy partyjniacy, jesteście bandą hipokrytów. Bo na przykład drzecie mordę publicznie, że przepraszam, przepraszam, buzie, buzie, buzie piłujecie. E, przepraszam, nie chciałem obrazić. E, publicznie piłujecie, buzie, że jesteście zamilczani, że, że nikt nie chce chodzić na wasze konferencje prasowe, że media was zamilczają i, i że w ogóle. No i woźniak powie, no i słuchajcie, no to skoro mówicie takie rzeczy, to może byście mi zaczęli wysyłać zaproszenia na te konferencje, no bo to tak trochę głupio brzmi, nie? Wy mówicie, że, że jesteście zamilczani, więc ja dostaję nawet um, groźby śmierci od waszych fanów, bo rzekomo też was zamilczam, a dostałem informacje o waszych konferencjach prasowych dosłownie dwóch. Jedną wysłaliście mi w nocy, że będzie rano, czyli za kilkanaście godzin, a drugą wysłaliście mi w przeddzień. Nie, przepraszam. Tą, co wysłaliście mi w nocy, że będzie na drugi dzień, czyli kilkanaście, za kilkanaście godzin, to była nie w Warszawie, tylko w innym miejscu, więc musiałbym jechać przez pół Polski przez kilkanaście godzin. I to przy założeniu, żebym od razu odczytał, a ta, że będzie konferencja w Warszawie, to wysłaliście mi chyba godzinę wcześniej, takie dwie, No i że generalnie trochę nieładnie. No to wtedy, Woźniak, kim ty jesteś? Ty w ogóle żadne media nie jesteś. Co z tego, że twoje vlogi mają 20 razy większe zasięgi niż artykuły w tych portalach, w którym liżemy tyłki? W ogóle ty jesteś nikim, spierdziela i w ogóle za kogo ty się masz, żeby rzecznik prasowy się zniżył w ogóle do dodania cię do, do listy mailingowej i żeby ci wysyłał, wysyłał wiadomości, że jest konferencja prasowa. Także i to są ci sami ludzie, drodzy państwo, tylko zależy od której strony spytasz, że się tak wyrażę. Także tak jak mamy Trójcę Świętą, tak mamy my dwoistość Woźniaka, który jednocześnie jest idealnie sprawczy i jest nikim. Ale, drodzy państwo, to tylko w umysłach pewnych polityków. E, naprawdę, drodzy państwo, to jest sobie biedny misiu, który nic nie znaczy e, dla nikogo więcej poza moimi Widzami, których bardzo serdecznie Was drodzy Państwo, drodzy widzowie, po, po, pozdrawiam. Co mówią spiskowe teorie na temat nielegalności trzeciej RP? Pan Janusz, słuchajcie, no są takie teorie. Takie teorie są głównie rozpowszechniane przez takiego pana, który się promuje na tym, że on twierdzi, że trzecia rzecz pospolita jest nielegalna że i że cały czas obowiązuje druga Rzeczpospolita, a on jest jej przywódcą i nawet bodajże swoje paszporty emituje, ale chyba czemu zapłacić za to. No, 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 są. Powiedziałbym, że ja się z tymi teoriami spotykam dość bardzo okresowo, w sensie raczej w kanonie nie widziałem, a tylko co jakiś czas mam na przykład spam wiadomości od, od fanów, że że, 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 że jest coś takiego, i żebym się do tego odniósł. Ja się nie chcę odnosić, bo ja tam generalnie mam taką zasadę, że staram się nosa w cudze sprawy nie wciskać. No, jest sobie pan, który tam powiedziałbym, ma swoją twórczość, i dopóki ten pan się nie ładuje w moją twórczość, ta ja się nie zamierzam ładować w jego twórczość. No i tyle. No. Wszyscy sobie żyjmy w spokoju, że się tak wyrażę, prawda? Tak mi się wydaje. Pan Aaron. Czy teorie mówią coś o tym, że Bill Gates wie, co nas czeka, bo ma superkomputer oparty na sztucznej inteligencji? Są. Są. Jest też teoria, całkiem ciekawa i to, żeby było śmieszniej, bardzo mocno oparta na faktach, że na przykład bardzo duża finansjera korzysta właśnie ze sztucznej inteligencji postawionej na powiedzmy na superkomputerze i dzięki temu przewidują pewne procesy rynkowe i dzięki temu zarabiają kupę forsy. Jest też taka teoria. Bardzo ciekawa moim zdaniem. Z Billem Gatesem też jest podobna, że rzekomo Komomano Ona się zwłaszcza trafia na podarty gruntom, bo przecież Bill Gates to jest nie kto inny, tylko no, no, chyba cały czas właściciel Microsoftu, prawda? Um, da, a więc, a więc no, osoba no, niesamowicie potężna i która w dodatku, jakby, no, no, no jest z tej samej branży, tak? Tak, można by powiedzieć. Um, natomiast y, jest, nie jest ta teoria, powiedziałbym, jakaś taka najbardziej popularna. Bardziej popularna wydaje się teoria o tym, że. Bill Gates tak naprawdę nie przewiduje przyszłości, tylko co jakiś czas coś chlapnie o tym, co nie tyle przewidział, co o tym, co wie. Pan Mirek, czy jeden z nich odzywa się, czy pisał coś, coś co nas czeka w najbliższej przyszłości, on się cały czas odzywa? Tylko, drodzy państwo, za niektóre z tych rzeczy, które on tam pisze, to by mi usunęli kanał z miejsca. A mam wątpliwości, że nawet jeden z nich jest na tyle mocny, żeby ewentualnie załatwić sprawę z YouTube'em. A za część, to bym miał, powiedziałbym, nagonkę w, w pewnych mediach, które wspierają pewne grupy, że się tak wyrażę, taką, że, że chyba bym się nie podniósł, wiecie. Przecież za zdanie, że pomagać trzeba, ale z głową, no to wyzywali człowieka niesamowicie i wzywali do usunięcia kanału, nie? No to, a tam naprawdę bardzo mocne rzeczy wypisuje się. Przygotowuję, drodzy państwo, do, do opracowania takich kompilacji wyciągu z tego, co on pisze, natomiast mam taką pewną drabinkę zaległych spraw, i obiecałem sobie, że to zrobię, ale dopiero po tym, jak książka trafi do drukarni. A to już jest naprawdę niedługo. W chwili obecnej troszkę nam tam się u... przez Nowy Ład trochę nam się pomieszało. Mówiąc krótko, trzeba konkretną spółkę celową założyć do drukowania tej książki. Nie byłoby to konieczne, mógłbym to zrobić przez jedną ze swoich dotychczasowych firm, ale ze względu na Nowy Ład... Muszę założyć, to trwa, to jest skomplikowane. Ja też mam coraz mniej czasu, strasznie to jest popierdzielone. W każdym bądź razie to też pokazuje, jak bardzo no, politycy powinni sami siebie zamknąć w pierdlu za uszczuplanie dochodów Skarbu Państwa. Bo zobaczcie, w kodeksie karno-skarbowym, sorry za taką dygresję, w kodeksie karno-skarbowym macie pełno przepisów, które kończą się tym, że ktoś powinien trafić za kratki, jeśli uszczuplił przychody. Skarbu Państwa. czy mówiąc krótko, jeśli skarb państwa nie dostał pieniędzy, które nie dostał pieniędzy, które by dostał, to to jest uszczuplenie, a ten, kto powoduje to uszczuplenie, jest karany. Jeśli tego uszczuplenia jest dużo, no to nawet dopierdla. No to, drodzy Państwo, jak politycy uchwalili takie durne prawo, że na przykład teraz, zamiast pracować i zarabiać pieniądze, a więc płacić od tych zarobionych pieniędzy podatki, to siedzę i kombinuję. Jak sobie poradzić w tym nowym ładzie? No to i takich ludzi jak ja są tysiące, jeśli nie miliony, to przez to, że oni stworzyli takie durne prawo, Polacy nie zarobią moim zdaniem miliardów, a więc nie zapłacą podatków od miliardów, a podatki od miliardów to są setki milionów. No to, drodzy Państwo, zgodnie z duchem kodeksu karnego-skarbowego, ci, którzy uchwalili takie prawo, powinni siedzieć w pierdlu. Taka teoria. Nazwijmy ją spiskową. Ech. Pan Tom, komu tak naprawdę służy PiS, jeśli lepiej traktuje Ukraińców niż Polaków? Panie Tom, ja to nie słyszał pan? Przecież to rzecznik, um, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedział. Wszyscy jesteśmy sługami Ukraińców. No, pan rzecznik cały czas jest panem rzecznikiem, czyli minister y, spraw zagranicznych się z nim zgadza, bo inaczej by go zdymisjonował, a pan minister spraw zagranicznych cały czas jest ministrem spraw zagranicznych, czyli pan premier się z nim zgadza, bo inaczej by go zdymisjonował, więc. No, mi się wydaje, że trzeba słuchać. Oczywiście, to są tylko spiskowe teorie. Pan Adrian. Pan Adrian, czy coś powstało nowego z teorii na temat zakończenia przebiegu dalszego wojny na Ukrainie i jej zakończenia. Tam cały czas coś powstaje. I w zasadzie to w każdą jedną możliwą stronę te, te teorie idą. ale naprawdę dosłownie w każdą jedną możliwą stronę. Każdą jedną. Um, zostało nam 8 minut. Nie ruszę tego tematu, bo on jest przekrojowy, on jest na co najmniej godzinny materiał. Um, Pan Dominik, czy według teorii Platon mówił prawdę o Atlantydzie? No, według teorii? Tak. No bo teorie spiskowe mówią, że Atlantyda istniała. Tylko w zależności od tego, jaką teorię pan przejrzy, to dowie się pan, że w różnym miejscu. Bo tu, te, tych teorii to naprawdę jest bez liku. Nie jest nawet taka, że, że na Saharze, w tak zwanym Oku Sahary. Pani Dorota, co według teorii spiskowych będzie zwiastunem wybuchu III wojny światowej? To zależy według których. Są takie, które, powiem tylko takich najpopularniejszych, bo już się nie wyrobię. Takie najpopularniejsze mówią, że zacznie się od Syrii, że konflikt w Syrii, w Syrii albo w Iranie, bo oni tak generalnie te dwa kraje, że tam się zacznie od tego, Biorąc pod uwagę, że w Syrii cały czas coś się dzieje, a no na Iran de facto zapowiedział atak Izrael, no to wygląda to, powiedziałbym, no bardzo prawdopodobne, że coś tam może się ruszyć. A druga teoria mówi, że zacznie się od ataku Chin na Rosję. I to też jest tak dość ciekawe, bo jeszcze. Pół roku temu, no to nikt by nie pomyślał, że Chiny i Rosja, Chiny atak na Rosję, no, no przecież to, to, to samobójstwo. A teraz ostatnio okazuje się, że Chińczycy zorganizowali sobie tuż przy granicy z Rosją ćwiczenia militarne, i scenariusz tych ćwiczeń wojskowych zakładał, że tego nie spadnijcie z krzesła, że mm, Chińczycy przychodzą na, na pomoc Rosji która została zinfiltrowana przez Ukraińców. W taki sposób, że um, Ukraińcy niejako zainstalowali swoją władzę na Kremlu, ale w sposób taki typowo infiltracyjny, czyli że um, na przykład podmienili Putina na, na, in, na inną osobę. I że oni teraz... Idą na pomoc nie Rosji jako krajowi, tylko narodowi rosyjskiemu, wyzwolić się z od, od tej ukraińskiej okupacji. No brzmi absurdalnie, nie? Tak, kompletnie absurdalnie. Ale po pierwsze, w Chinach nie ma wolności słowa. W Chinach wolne media to jest coś bardzo egzotycznego. No istnieją, ale są bardzo, bardzo, powiedziałbym, zakamuflowane, nisko zasięgowe itd. W związku z tym, skoro w, w, Rosja, w Rosji Rosjanie wierzą w różne bzdury, ba, skoro w Polsce dużo Polaków wierzy w różne bzdury, na przykład były jakiś czas temu mm, yy, mu przecież badania, które pokazywały, że kilkadziesiąt procent Polaków uważa, że w ogóle nie płaci żadnych podatków. W ogóle żadnych, rozumiecie? No to skoro w Polsce wierzą w różne bzdury, w Rosji wierzą w różne bzdury, to myślicie, że w Chinach nie uwierzyliby w takie bzdury? Myślę, że by uwierzyli. Zwłaszcza, że mieliby alternatywę: albo uwierzyć, albo twierdzić, że uwierzyli, nawet jeśli nie uwierzyli, albo bardzo źle skończyć. To mi się wydaje, że nawet jakby nie uwierzyli, to by twierdzili, że uwierzyli, więc w sumie na jedno by wychodziło. Prawda? Dalej. Druga rzecz. Dodajcie sobie do tego, że Akurat artykuły, nazwijmy to zachodnie, w Chinach to tak słabo się rozchodzą. Naprawdę kiepsko. Natomiast newsy o tym, że ten agent z MI6 stwierdził, że Putin nie żyje, że nie przeżył operacji, że go podmienili na sobowtóra, no to akurat w Chinach się podobno całkiem, całkiem mocno rozszedł. Może, drodzy Państwo, może. Zobaczymy. Co tutaj dalej mamy? Pan Darek, czy Chiny mają swoją strefę 51? Czy są teorie na ten temat? Tak. Są teorie, że mają swoją strefę 51, czyli, że Chiny mają kontakt z kosmitami, że. Mają, że przechwycili część yy, pewne statki kosmiczne, że paktują z tymi kosmitami, że jakby to powiedzieć, że, yy, że właśnie istnieje odpowiednik strefy 51, tylko że on jest akurat w kilku miejscach, rzekomo, gdzie ci kosmici są przesłuchiwani, gdzie Ci kosmici, to tam się paktuje z nimi, gdzie razem z ludźmi pracują nad wdrażaniem technologii, gdzie, gdzie powstają super nowoczesne chińskie urządzenia na bazie kosmicznych technologii, i tak dalej. Że wszystko to, drodzy Państwo, jest. Także są na ten temat teorie. Ba, nawet według kanonu spiskowych teorii Chińczycy mieli um, dużo wcześniej kontakty z kosmitami niż współczesne rządy, gdyż Chińczycy mieli mieć um, kontakty z kosmitami jeszcze w starożytności. Może dlatego, że oni jako jedna z niewielu starożytnych cywilizacji dotrwali do dziś. Pan Michał, dlaczego jest tyle te, y, religii, skoro każda religia to tak naprawdę opiera się na tych samych bogach? No i nie. Oj nie, zdecydowanie nie. Każda religia nie opiera się na tych samych bogach. Y, drogi panie, na świecie są tysiące, jeśli nie setki tysięcy religii. I drodzy państwo, jak my słyszymy o religii, to nam się kojarzy chrześcijaństwo, judaizm, islam. No, niektórzy jeszcze buddyzm, hinduizm. Niektórzy jeszcze będą pewnie mówić o takim śmieszkowym pastafarianizmie. Um, ale to ile? Kilka, tak? I z grubsza te wszystkie religie sprowadzają się do bądź dobry, to będzie dobrze, nie bądź zły, bo będzie źle, prawda? Niektóre to przedstawiają w formie, w formie takiej, że um, jeśli jesteś zły, to zaciągasz na siebie dług karmiczny i na przykład potem będziesz miał gorsze życie, prawda? Na przykład w hinduizmie w buddyzmie z grubsza tak jest. Dlatego też na przykład tam jest zupełnie inna kultura, jest mniejsze współczucie dla ludzi, którym się nie wiedzie w życiu, bo na przykład jak zobaczą osobę niepełnosprawną, to będą myśleć, że ona w poprzednim życiu była bardzo, bardzo złym człowiekiem i że teraz się tam jakby no karma na nie odgrywa. Natomiast, natomiast no w chrześcijaństwie, w islamie, w judaizmie z grubsza. No Bóg cię ukaże, tak? Chociaż to też tam są różnice. Zasadniczo straszenie piekłem, to jest bardziej domena chrześcijaństwa, a konkretnie katolicyzmu. W judaizmie to jest trochę inaczej przedstawione. W islamie też trochę inaczej przedstawiono, ale z grubsza tak. Natomiast są jeszcze religie, które na przykład są czczeniem czystego zła egoizmu, egocentryzmu, że trzeba przede wszystkim skupiać się na sobie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, prawda? Także no zdecydowanie to nie są tak, że czcimy jednego boga. Zresztą w ogóle, jak sobie przeczytasz nawet pisma takich bardzo, bardzo popularnych religii, to tam można mieć wątpliwość, czy one na pewno czczą tego samego Boga, czy może czasem nie jakiegoś innego. Drodzy Państwo, ale w tym momencie to już godzina minęła, także ja bardzo serdecznie pozwolę sobie pozwolę sobie zakończyć, zaprosić na 20 na główne wydanie teorii. No i oczywiście na jutro na Q&A i na 6.30 na materiał. Poranny. Pozdrawiam, trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!